PGE Wiwe Kielce przygotowuje się do kolejnego sezonu. Przed kilkoma dniami poznaliśmy rywali Mistrza Polski w grupie A Ligi Mistrzów. Żółto-Biało-Niebiescy zmierzą się w niej między innymi z Barceloną, Mieszkowem Brześć, Montpellier czy Reinne carleven Przyszłość klubu staje jednak pod znakiem zapytania. Do radnych trafiło bowiem pismo prezesa Wiwe. Bertus Servas zwrócił się w nim do Rady Miasta o wsparcie finansowe. Chodzi o dotacje w wysokości 4,5 miliona złotych. W poprzednich latach klub również prosił o pomoc, ale kwoty były o około połowę niższe. Póki co nie wiadomo, czy temat zostanie podjęty podczas sesji zaplanowanej na 26 lipca, czy konieczne będzie zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miasta. W 2018 roku PGE i Wekielce otrzymało już z budżetu miasta 2,5 miliona złotych.